zgody nie mają kontroli. Po prostu się odezwać, tak? I powiedzieć, że ojciec był tam do losu. Pasek oznaczał 3 lata. A szeroki dychę. A szeroki 9. Otwarcie nastąpiło w dniu wczorajszym, względów prostych. 1 wrzesień jest to dzień, w którym mieszkańcy i nie tylko mają obowiązki, mają małe dzieci, pracują. I w dniu dzisiejszym pewno by się nie pojawili. Także to otwarcie takie symboliczne dla powiedzmy narodu naszego odbyło się wczoraj. Dzisiaj oficjalnie chcielibyśmy to uczynić. Wracając do dnia wczorajszego, jestem zaskoczony ilością osób, które się tutaj pokazały. Był to dla mnie wielki szok, jeżeli chodzi o miasto Puck i to nasi mieszkańcy tu przede wszystkim byli, nie tylko, tak? Ale nasi mieszkańcy, naprawdę wielkie dzięki, chociaż ich dzisiaj nie ma, bo pracują. Powiem tak, muzeum jest w trakcie budowy, taki ma statut, jak widać zresztą. Udało nam się otworzyć jedną dużą salę wystawową, którą zaraz Państwo zobaczycie. Plany są duże, szerokie i będzie się to rozrastało. Proszę profesora, a jeszcze tak, a propos tego muzeum, to muzeum powstało dzięki pomysłowi profesora Olejki, który był u nas kilkakrotnie i przy drugiej naszej wizycie i spotkaniu przy malutkim kieliszku, gdy książki czytaliśmy. Gdy książki jakieś czytaliśmy, profesor powiedział tak, Irek, cholera, mówi, jedna jedyna. W Polsce jednostka lotnicza wodna, która była, nie ma muzeum zastanów. Drugie spotkanie, trzecie, później Kraków. I to jest właściwie główny inspirator, który pociągnął mnie i znalazł ludzi, nie tylko z Pucka, powiem, tak? Bo mamy ludzi, którzy są z całej Polski, którzy przyczynili się do tego, ażeby to muzeum powstało. Najpierw założyliśmy stowarzyszenie. Wydajemy historię puckie, budujemy samolot, zrobiliśmy grupy rekonstrukcyjne. W ciągu roku otwieramy część muzeum. Koszty, jakie są poniesione, kolosalne. Kolosalne. Naszej pracy, widać jak ja wyglądam, tak? Ręce czarne, mundur biały. Ale robiliśmy to własnym sumptem. Mogliśmy wynająć firmy, ale to, co firmy zrobiły, to były tak duże pieniążki, resztę naprawdę. Wszyscy członkowie stowarzyszenia. Dzisiaj podziękuję tym osobom, które naprawdę czynnie przyczyniły się do tej pracy. Tak? Zobaczcie, no kostki nie mamy, ale może już niedługo, może niedługo będzie. 3 ściany pomalowane, 4 nie, z tamtej strony nie ma. Jesteśmy po prostu muzeum w budowie i mam nadzieję, że ten zapał, który do tej pory był,
i praca moich członków naszego stowarzyszenia, nie moich. Serdecznie wam, koledzy, dziękuję za to, co zrobiliście. Profesorze, proszę o słowo. Krótkie. Możesz mówić, ty potrafisz. Filip II Macedoński, kiedy zamierzał podbić cały obszar Hellady, wysłał swoich posłów bardzo daleko na południe, do Sparty, do Królestwa. Jego posłowie przekazali przesłanie. Jeżeli zdobędę ten kraj, to nie zostanie tu kamień na kamieniu. Parafrazując, kiedy rozmawiałem kawał czasu temu z moim przedmówcą, powiedziałem dokładnie coś podobnego. Odpowiedź ze strony Spartan brzmiała: jeśli zdobędziesz. A to parafrazowanie wynikało z czegóż? Jeśli zrobisz pierwszy krok, oddam ci wszystko, i to była moja odpowiedź, co ze zbiorów mam. I tak się stało. Drodzy Państwo, ta puszka, która tam stoi, być może, że wzbudza Państwa zainteresowanie. Ja uszczupliłem zasoby swojego budżetu, banknoty Narodowego Banku Polskiego i nie tylko. Z pewnością wewnątrz mogą się znaleźć, jak i moneta. Ale jest jeszcze jedna maksyma, którą strasznie warto i koniecznością jest, żeby ją przywołać. Primum non nocere. Pierwsze nie szkodzić. Żadną miarą. Popatrzcie Państwo na to coś, co przecież kilka tygodni wstecz było jeszcze w zupełnie innym stanie. Gdyby nie wizjonerstwo plastyczne stojącego dziś całkowicie w bieli, rzadko wróble są białe, ale dziś wyjątkowo tak. Gdyby nie talent, gdyby nie pomysł, gdyby nie kwestia sporów o światło i nie wiadomo jeszcze o co, to z pewnością tak by nie wyglądało. Gdyby nie podpowiedzi ze strony zaprzeczenia koloru, gdyby nie podpowiedzi ze strony komandora Konarskiego, który dnia dzisiejszego gdzieś tu się w czarnym ukrywa. Z tyłu. Ukrywa. On tam ma być z tyłu, bo on ma zrobić swoją robotę. Jeżeli pewnego pięknego dnia zbiory fotograficzne komandora, tak jak i moje, znajdą się w tym budynku, to będzie kolejny dowód na to, że warto i poniekąd naprawdę warto. Panie burmistrzu, ma pan jedną, jedyną rzecz w Rzeczpospolitej. Tego nie ma w Krakowie, gdzie jest Muzeum Lotnictwa. Na to nie wpadł nikt na pomysł w Dęblinie, gdzie jest Szkoła Orląt, żaden ośrodek szacowny z Poznaniem i Dowództwem Wojsk Lotniczych, onegdaj i po czasie, czegoś takiego nie ma. Teraz w ramach primum non nocere to jest tylko i wyłącznie pomagać. A jeżeli warto czymś otwierać, czy mógłby pan wyciągnąć z kieszeni ten gadżet? Ja myślałem, że go nikt więcej nie ujrzy. Zaraz, ja mam go. Fajna reklamówka. Mogę? Co przynoszą Słowianie w takim dniu? Słowa, pieniądze, kwiaty, ciasto. Drodzy Państwo, 1 września w tym mieście w wyniku bombardowania zniknęło z powierzchni ziemi kasyno Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Jak widać, niecałe. Jeżeli takimi krokami, naprawdę malutkimi krokami, powolutku, jeżeli znajdzie się na strychu kolejne śmigło, bo z tych, które są w środku, tydzień wstecz było o jedno mniej. Jeżeli Helskie Muzeum, które jest, aż boję się spytać, co jest w tej skrzynce, tak blisko, z takim zamiarem będzie przyjeżdżało po raz enty. Jeżeli uda się Państwu największe śmigło, jakie jest w Rzeczpospolitej z Gdyni, wyciągnąć z tamtejszego Muzeum Marynarki Wojennej, pojawi się bardzo poważny dylemat za czas niedługi. Jakiż, cytując z literatury, gdzie my do diabła to wszystko pomieścimy. Bo na razie, jeżeli to maleństwo jest niczym innym, tylko zwiastunem tego, co u Państwa się już narodziło, to w nich bij. Nic pozostałe, nie pozostaje, jak tylko i wyłącznie otworzyć drzwi i zadać sobie pytanie, co jest w środku. I zwróćcie Państwo uwagę na to, że najgorsza jest pasja. Czemuż? Bo to podpala, a potem jest już tylko i wyłącznie pożoga. A co jest najbardziej niebezpieczne? Przypomnijcie sobie Państwo, co Frodo Baggins z tego genialnego książkowego i filmowego dzieła miał onegdaj powiedzieć. Najbardziej niebezpieczne jest zrobić pierwszy krok do przodu. Przejść za próg. Dlaczego? Bo potem nie wiadomo, dokąd nogi poniosą. Tu akurat jest próg, i wiadomo, gdzie poniosą. Zatem
jeżeli to należało do pana, używam czasu przeszłego. Czy ja mogę przekazać w najbardziej szlachetnym tonie? Tak jest, miło mi będzie, że pan profesor to przekaże. Z największą przyjemnością. Oto nic innego, tylko resztka kasyna, którego na dzień dzisiejszy nie ma, które zostało wskrzeszone. Muzeum nie zostało wskrzeszone, ono powstaje. Te dwie rzeczy w ramach kreo, kreas, kreare, kream i kreatum, patrząc od strony moich onegdaj uczących w języku łacińskim, to chyba jest najlepsza puenta. Dziękuję. Drogi Ireneuszu, szanowni państwo, nasze muzeum, Muzeum Obrony Wybrzeża, zaczynało także od zera. Mamy już 8 rok działalności. Goń nas, trzymamy kciuki. Jestem pełen podziwu dla pasji, dla zaangażowania, dlatego że podjąłeś się czegoś, co wydawało się od początku niewykonalne. Tak trzymaj, na pamiątkę dzisiejszego dnia, jakże ważnego rocznicy wybuchu II wojny światowej, a wojna na Wybrzeżu zaczęła się także tu, od nalotu niemieckich samolotów na Morski Dywizjon Lotniczy. W pierwszych minutach wojny zginął dowódca tegoż dywizjonu. Walcz tutaj o tworzenie i utrzymanie tego muzeum. Trzymaj się ciepło, podziękuj wszystkim kolegom, którzy włożyli mnóstwo pracy, aby to muzeum utworzyć. Dziękuję. Pozwól jeszcze, że... Chciałem jeszcze dodać, że my jako przedstawiciele Muzeum Obrony Wybrzeża w Pchelu z wielką sympatią patrzymy na to, że tak wspaniały temat, który dotychczas leżał odłogiem, właśnie ta wspaniała jednostka, Morski Dywizjon Lotniczy, znajdzie tutaj swoje upamiętnienie. Że znaleźli się ci pasjonaci, którzy właśnie zrobili ten pierwszy krok do przodu, jak pan profesor słusznie powiedział, i że teraz wierzymy, że te kroki będą dalej prowadzić do sukcesu, do tego, że to muzeum stanie się znane, ważne dla polskiej historii. Pozwólcie jeszcze państwo, że skorzystam z obecności tu na miejscu, bo jakże mogło być inaczej, z obecności pana burmistrza. Panie burmistrzu, chciałem pogratulować panu, pasjonatów, którzy stworzyli tu takie muzeum. To nie tylko pamięć o historii, ale to także szeroko pojęty rozwój turystyki w naszym nadmorskim powiecie. Tego typu inicjatyw nigdy nie za dużo. Jeszcze raz panu gratuluję i chciałem panu wręczyć taką samą fotografię z prośbą, aby zawisła ona w puckim ratuszu, aby pan czy pańscy następcy, ilekroć przyjdzie do uchwalania, do projektu budżetu składanego we wrześniu, czy tworzonego we wrześniu, pamiętał o tym, że to jest muzeum tworzone przez pasjonatów. Jak, kochani, jak nie wiadomo o co chodzi, to przychodzi pora, że potrzebne jest także parę groszy. Pan burmistrz pamięta i wspiera. Proszę bardzo. I Irku, jeszcze jedna rzecz. Obyś nigdy nie korzystał z tych spadochroników do miękkiego lub twardego lądowania, ale oby przydały się gdzieś do zewnętrznego wystroju. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Spadochrony położę tu, bo ciężkie. Czy ktoś jeszcze ewentualnie? Zapraszam. Szanowni państwo, pozwólcie, że z panią przewodniczącą podziękujemy tutaj i w dowód uznania i szacunku przekażemy taki drobiazg, nie jest to muzealny i te kwiaty dla pana Markowskiego za jego zapał, za to, że możemy stanąć dzisiaj na progu tego muzeum. Ale ja z tego miejsca chciałem przede wszystkim też podziękować za to, że możemy coś zrobić dla naszego miasta, pamiętać o jego historii, ale wszystko tak naprawdę też zaczęło się od pana, już w tej chwili świętej pamięci, pana Stankiewicza, jak go ktoś pamięta, wielkiego pasjonata. Mam nadzieję, że rodzinę też namówię i oni dotrzymają tego słowa, którego kiedyś mi dali, że jak takie muzeum będzie, to oni te swoje wszystkie eksponaty do tego muzeum przekażą. To było jego marzenie. Z nim sprawdzałem właśnie, czy ten budynek faktycznie należał do MDLOT-u. Chciałem też z tego miejsca podziękować mieszkańcom, którzy właściwie zechcieli się wyprowadzić i otrzymali inne mieszkania za zgodą Rady Miasta, której bardzo dziękuję. To myśmy z nimi przeprowadzili wiele rozmów, ale oni się zdecydowali przenieść w inne miejsce i ten budynek właściwie nieremontowany mógł zostać przekazany. Dziękuję też mojemu zastępcy wówczas panu Jaroniemu, bo przecież
to myśmy zbierali te materiały. To oni specjalnie, jako taka specjalna, można powiedzieć, grupa pojechała do tego muzeum, które w Niemczech ma też takie eksponaty. Czyli proszę Państwa, dziękuję wszystkim za zapał. Mam nadzieję, że tak jak pan profesor powiedział, który zawsze wydawał te książki, dziękuję, bo to też była wspaniała promocja naszego miasta i myślę, że wszyscy będziemy się przyczyniali, żeby ta puszka się zapełniała. Dziękuję bardzo. Chcieliśmy jeszcze raz podziękować walecznym członkom Stowarzyszenia Polskiego Dywizjonu Lotniczego. Mam nadzieję, że wasze szeregi również kobiety wstąpią, bo dowiedziałam się, że żadnej kobiety nie ma w stowarzyszeniu. Może będę pierwsza, jak mnie przyjmiecie, zobaczymy. W każdym razie życzymy wam dużo siły, wytrwałości i wsparcia, nie tylko finansowego oczywiście również, ale duchowego, rodzinnego i tak dalej. I mam nadzieję, że ten punkt to będzie bardzo ważny punkt na szlaku militarnym w całym powiecie puckim, bo robimy się takim miejscem na mapie Polski, gdzie ten szlak militarny oczywiście się rozwija i mam nadzieję, że tu będzie bardzo dużo turystów i mieszkańców, bo myślę, że też należałoby trochę edukacji podjąć w kierunku również naszych mieszkańców, żeby jak najwięcej o tym miejscu wiedzieli. Ale to przed nami. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze wspomnę o tym, o czym mówił burmistrz, a propos świętej pamięci Tadeuszu Stankiewiczu. Byliśmy na promocji książki w Krakowie, to było, profesorze, w którym roku? Rok wstecz. Rok wstecz. Tadziu był tam z nami. Walent. Wracając z Krakowa, jechaliśmy samochodem, powiedział tak, słuchajcie, zróbcie to muzeum, to wszystko do tego muzeum dam. Spotkaliśmy się po miesiącu w domu u Tadeusza. Chcieliśmy zeskanować trochę zdjęć. Już jakieś plany snuliśmy a propos tego muzeum. Umówiliśmy się później na drugie spotkanie. Zadzwoniłem do niego, odebrała córka, że tata jest w szpitalu i tak to się potoczyło. Powiem tak, wejdziemy za moment do muzeum. Tam jeszcze jeden pokoik na pewno, jakby się udało, bo udam się na pewno do rodziny Stankiewiczów i po prostu zapytam się, tak, jaka jest szansa, nawet na wystawę czasową, tak, poświęconą, i to nie tylko Tadeuszowi, bo Tadziu powiedział tak, mówi, słuchaj, synku, on tak mówi, słuchaj, synku, ja cię przeżyję jeszcze, bo napisz nam to na piśmie, powiedział tak, słuchaj, synku, gubiłem wątpliwość. Ja cię przeżyję i powiedział tak, to co jest związane z MD-lotem będzie tu w tym muzeum. Nie udało się, dlatego w tą drugą salę, którą być może uda nam się do grudnia uruchomić, jeżeli rodzina Stankiewiczów się zgodziła, zrobiliśmy nawet czasową wystawę poświęconą Tadeuszowi Stankiewiczowi i właśnie, wiem co zgubiłem, on powiedział nie tylko mojego imienia, ale także mojego ojca. Tak on sobie tego życzył. Jakby się w grudniu przed samymi świętami udało tą drugą salę otworzyć, byłoby coś kapitalnego, tak? Także teraz poproszę, czy ktoś jeszcze ewentualnie coś? Poproszę o otwarcie symboliczne muzeum naszego tutaj Nestora, Andrzeja Celarka, który symbolicznie otworzy te drzwi wraz z profesorem Olejko. Proszę bardzo. Zapraszamy do środka, można się też już częstować. Andrzej, tą drugą też otworzysz, tak? Proszę bardzo. Tą drugą też pociągnę. Dobrze. Dobrze. No, dużo żeście zrobili. Wyszło. Zastrzały Maki M9. Jest to rzecz,
unikalna. Myślę, że na świecie. W jaki sposób trafiła do nas? Po analizie fotograficznej doszliśmy, że jest to komplet górnych zastrzałów. Przypuszczam, że prawy, od skrzydła do silnika. Zostały zrekonstruowane i to był pierwszy prezent, eksponat, który dostaliśmy od mieszkańców. Mamy też jeszcze ten zastrzał od tego maki. Na razie nie wiemy, jak go wyeksponować. Na przełomie września, października przyjedzie do Gdańska, zostanie ukrótniona. Doświadczyłem takiego dziwnego zjawiska we Włoszech. Śmigło od Shreka. Kupione. Bez naszego członka. Za duże pieniądze. Jak zwrócicie uwagę, to jest Shrek. On miał trochę inne śmigło. Na początku myśleliśmy, że jest to lipa, że nie jest to śmigło od Shreka. Po dokładnej analizie, oczywiście fotograficznej i nie tylko, bo napisane symbole są, tak? Że jest to Shrek FBA-17 HMT-2. Taki jeden był. Okazało się, że taki jeden w Pucku był. Śmigło zostało, powiedzmy, że zniszczone przez osobę, znaczy zniszczone. Została zdjęta farba, która była na tym śmigle. Ale 12 lipca, 12-13, właściwie 11-12-13, jak robiliśmy piknik lotniczy w Pucku, właściciel smażalni ryb. Antoni Budzisz. Dobrze mówię, Antoni. Tak. Mówi tak. Słuchajcie, ja tam zbieram rzeczy związane z... Nie chcecie śmigła? Gdzie ma pan śmigło? Tak, no chodźcie. Przyszliśmy do niego do szopy. Patrzymy. Śmigło, drugie śmigło oryginalne od Shreka, które wyraźnie widać. Na tym jest załamane. Także do Shreka mamy komplet. Piątek tego... 4 dni temu. Śmigło. KAM-30E, podarowane przez Stowarzyszenie Miłośników, ja może błędnie wymówię nazwę, podarowane przez Stowarzyszenie Miłośników 22. Sympatyków 21. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Brawo. Jest to część śmigła, bo śmigło do KAMSA składało się, jak widać tutaj, z dwóch takich samych śmigieł włożonych pod kątem prostym. Nie mamy jeszcze miejsca na ekspozycję i drugiego też nie mamy, ale na razie stoi w ciemnym rogu, bo nie było możliwości, ażeby go pokazać. Przez żołnierzy, a skąd to wiemy? Roczniki żołnierzy z czynnej służby na kilku zdjęciach są właśnie z tego typu modelami na tych zdjęciach. Na pewno jest to z lat 30. Jak wiem, Mirku, u was jest bardzo podobny, pomalowany na bardzo ciekawy kolor, który mógł być kolorem w jaki były malowane te samoloty. Być może do tego dojdziemy. Tutaj naprawdę proszę sobie pooglądać, jest to zrobione w miarę tematycznie. Co to jest? Moja babcia w 1939 roku pracowała jako pracownik cywilny w wioski w Zielonej Łaskiszy. Miała przepustkę wystawioną na miesiąc sierpień, wrzesień 1939 roku. No wrzesień wiadomo, że do pracy nie przyszło. No ale przepustka się uchwała. Bardzo dziękuję, zapraszam pana. Thank you.
To jest 30 zł. A jest auto. No, ja się nie widział. Ja wiesz, że jest daleka. Ja nie. Czy faktycznie tam były podmuchy wiatru? Czy tam no, lekcje chyba tak. Może nie przeciąg jakiś czy tego, bo tam... W zasadzie to sobie powiem, to jest stadion. Tak. Bo mnie to traktuje jako halę, ale w sumie to jest stadion. To jest kotel na przeszkodzie. Ile tam 63 tysiące ludzi weszło. O, to zajmijcie. A bo po podróżkę. Ja to dobrze. Że dofinansujemy kwotą 10 tysięcy złotych entuzjastów, historyków, którzy wiele serca wkładają w rozwój. Jesteśmy zbudowani waszą inicjatywą, postawą. Jeszcze dzisiaj miałem spotkanie takie nieformalne z profesorem Olejką i podjąłem decyzję w imieniu naszego zarządu, to jeszcze raz chcę artykułować, że powinniśmy to z patriotycznego obowiązku uczynić i to uczynimy. W tym tygodniu państwo dostanie się pieniądze na konto. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo. Tak. 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 T